Dzień dobry, witam wokół Watchdoga. Tym razem nadajemy z trasy Jawność w drodze. Mamy przyjemność za zaproszenie Fundacji Wspomagania Wsi być w Mikorzynie, gdzie się zjechali sołtysi, osoby działające w sołectwach. Jest to świetne wydarzenie coroczne, które pokazuje, że sołectwa tak naprawdę są taką małą stoją demokracji w Polsce. My bardzo temu kibicujemy z takiego punktu widzenia praworządnościowego, aktywnego. Prawa są do używania, od wielu lat też mówimy na spotkaniach w Mikorzynie, jeżeli chodzi o Fundację Wspomagania Wsi. Dzisiaj będziemy przyjemność mieli zaprezentowania zmian w sołectwach, bo jest duże myślenie o tym, że coś trzeba z sołectwami zrobić, może zwiększyć ich kompetencje, zmienić regulacje. Tak naprawdę Polska sołecka. Jakie propozycje, Grażyna? No właśnie, sołtysi chcą nie tylko stosować to prawo, ale także mieć wpływ na jego stanowienie. Zauważyliśmy, że jest potrzeba pewnych zmian. 11 marca marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Szymonowi Hołowni, złożyliśmy 16 propozycji zmian legislacyjnych dotyczących pozycji sołectwa i sołtysa. 9 z nich dotyczy zmiany ustawy o samorządzie gminnym, kolejne dotyczą zmian dotyczących ustawy o funduszu sołeckim, a dwie ostatnie propozycje dotyczą zmian ustawy o świadczeniu pieniężnym dla osób pełniących funkcję sołtysa. Te dwie ostatnie propozycje już są procedowane. Już Senat przyjął projekt ustawy dotyczącej zmian proponowanych przez nas. W tej chwili projekt trafił do Sejmu. Pozostałe zmiany pracujemy nad tym. Trzymamy rękę na pulsie. W zeszłym tygodniu spotkaliśmy się z przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, żeby omówić kwestie dotyczące całej harmonogramu prac nad tymi zmianami, jak to będzie przebiegać, jak to widzą legislatorzy. Tak jak mówię, trzymamy rękę na pulsie, mamy nadzieję, że te zmiany będą, bo chcemy nie tylko przestrzegać prawa, używać naszych praw, ale także przynajmniej ci świadomi, sołtysi świadomi tych praw, chcemy mieć wpływ na zmianę regulacji prawa. Grażyna, gdzie można znaleźć te Wasze propozycje? Propozycje złożone przez nas marszałkowi Sejmu można znaleźć na stronie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Gazety Sołeckiej, a także w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza. Zapraszamy do kontaktu do nas, także każdemu to wyślemy, jeżeli ktoś chce. A my zapraszamy jako sieć obywatelską Łożnik Polska na Jawność w drodze. Dzisiaj będziemy w Ciechocinku, jutro jesteśmy w Gdyni. W poniedziałek zapraszamy do Bytowa, a we wtorek w Olsztynku. Bądźcie z nami, przyjdźcie, pogadamy o jawności, o prawach, co są do używania.